Witajcie, widzowie, w wieczornym, mrocznym, horrorowym odcinku z Fear 2 Project Origin. Zaczynamy drugą misję. Ostatnio naprawdę koszmarnie przeżyliśmy pierwszą misję, no, która była dość abstrakcyjnie, mówiąc wprost, ohydnie zajebista. Dlatego jedziemy z drugą misją. Już zobaczymy, co się dalej będzie działo. No wiem! Mam dobry wzrok. Spokojnie. Spokojnie. Jaka likodajna. O czym wy pieprzycie? Kolacja musiała być niezła. 300 wy! Może 500. Ło. Dobra. No i znowu kolacja! Mniam! What the hell? Ło, bardzo pomogło. Tak mi pomogło, żeście mi wyżarli wnętrzność. Znowu to samo! Przerwa! Stop! Już! Jak to nie jest stabilne? Fuck! Daj 300. Nabij mu to! O kurde, jaki ryj. Taki trochę niewyprostowany. Dobra, koleś już chyba opanowany, ale widzę, że dalej ma koszmary. Kigan, spokojnie. Na chuja mi te okulary. What the fuck? Aaa, są takie jego okularki. Zajebioza. Dobra, sprawdzę, może coś tu znajdziemy, zanim się stąd uwiniemy. Ja pierdolę, co to za jakieś kurde... czekaj, jak to się nazywało? Śmierć... zapomniałem już. Śmierć traumatyczna normalnie. Dobra, wzięliśmy... Przeżyliśmy po prostu traumatyczną śmierć, która oczywiście dała nam nowe życie. Dobra, zmywamy się stąd. Ups. Chyba pomyliłem wejścia. A, jestem łysy, bo po cieniu to widać już, że nie mam włosów. Dobra. Tutaj jest prysznic. W lusterku się nie przejrzę raczej, więc to jest niemożliwe. Kurde, what the fuck. Jakieś informacje. Pierdoły. Ale wolę takie coś zbierać. Chociażby dla bonusu, bo może jakiś achievement walnąć. Przesuń obiekt. A, mogę przesuwać ten obiekt. Fajnie. Co? Aha! Co to jest? What the fuck? Dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Wpijaj ten. Kurde, co to jest? Pustki. Kurde, nie wiem, co się może stać. W każdej chwili może mnie coś wystraszyć, nawiedzić, a nawet kurde zabić. Dobra, zaczek. Zapal sobie latarynkę. O, ktoś tutaj nieźle namoczył. Widzę, że ma krzywego pintola. Kolejny prysznic. Czyli nic tu dla mnie ciekawego nie ma. W sumie możemy iść dalej. Fucky shit! Ej! Kto mi tu pstryka fotki? Jakieś kurde flesze mi tu strzelają. Ja pierdolę. Mam jakieś kurde już schizy. O, można przesunąć obiekt. Więc tym bardziej przesunę. Na razie tu sprawdzę. Trzeba wszystko sprawdzać i eksplorować. Zawsze się tu coś może znaleźć przydatnego lub mniej. O, kurde, muszę jakoś tak skakać, żeby... O, jakieś informacje. Pierdowo oczywiście znowu. Latarynkę zapalę. Coś tu się zawsze może znaleźć. Okej, pustki. Kurde, ale mi śmiga gierka.
Tak przynajmniej mi się wydaje, bo mam takie odczucie, że jakby chodziło to w 60 FPS-ach, a tak naprawdę to nie jest 60 FPS-ów. O, apteczka. Bardzo dobrze. Zapalę tu jeszcze latarynkę i sprawdzę, może coś tu będzie. Mistki. Póki co bawimy się w exploring, ale to do czasu. Bo tylko do czasu, bo zaraz coś się może stać, jakaś strzelanina. Broni w ogóle nie mamy. Kurde, co się dzieje? Spokojnie, automaty żyją. Wszystko jeszcze ma swoje ręce i nogi. Jakaś telewizja. Nieważne. Jakieś breaking news. Już to gdzieś widziałem. Ten motyw. Tylko to jest początek strachu. Który może... Łe! Spokojnie. Skorpio, spokojnie. Jakim cudem ja to... Prowizorycznie monitor poszedł w pizdu, a my idziemy dalej. Dobra. Tutaj coś może być. Wszystko sprawdzam. What the fuck? Kurwa. Czekaj, to może na chwilę zawróćmy. Sprawdźmy jeszcze inne tereny. Ja pierdolę. No. A, drzwi się zaklinowały, czyli tu nie wbijemy. Tu tak samo. Kuźwa. Czyli jednak idziemy tam. Tam, gdzie powinniśmy. Tutaj nas to coś wystraszyło leciutko, a nawet prawie w ogóle. Wiecie, tak próbuję na niby się dać wystraszyć, żeby jakoś dać efekt, ale czasami mogę na serio się wystraszyć. Albo staram się nie być wystraszonym. Ale póki co to tylko jest horror. Jeszcze nic nie ma, żadnych motywów strzela. What? To było dziwne. A, no, to już są oznaki horroru, czyli typowe zabijanie. No, przesuń, że ten obiekt, dobrze. Nie wejdziemy tam, tu owszem. Ktoś tu naprawdę musiał mieć nieprzyjemne tortury. Ech, ci pedanci, którzy tak zazwyczaj padają, to są naprawdę jacyś żółtodzioby. Tutaj musiał kolejny paść. Oj, ci biedacy. Naprawdę. Ci, którzy wyrządzili im taką krzywdę, naprawdę nie mieli już nic innego do roboty. Szczerze, idioci. Dobra. Staramy się tutaj wszystko, każdy zakątek przeszukać. Już miałem prawie schizę, że ten stół się ruszał. Ale jeszcze staram się tutaj jakoś, wiecie, trzymać nerwy na wodzy. Póki co jest spokojnie. Ale do czasu, tak jak powiedziałem, do czasu. Tu nic nie ma, możemy sobie iść. Kurde, ktoś tu musiał naprawdę blokować jakieś wyjścia. Huhuhu. No nie wejdziemy tu. Jakieś krzyki słyszę. Gdzie to się do cholery nędzy dzieje? Zaraz się dowiemy. O kur... What the fuck? Panie, żyjesz? Najwyraźniej już takich doznał obrażeń, że już naprawdę nie mógł nawet kością drgnąć. Zajebiście. Czyli ofiara numer jeden została nam już ukazana prosto w oczy. No wręcz przy... Wręcz wybornie. Ale zobaczymy, co się dalej będzie działo. Bo czuję więcej. Więcej strachu może być tutaj jeszcze w tej grze. Tylko spokojnie. Latarynkę zapalę, żebym nie musiał się niczego bać. O kurwa. O w pizdę. Orzesz w cholerę. To naprawdę, tu się musiały takie rzeczy dziać.
No, szczerze przyznam, że tutaj naprawdę już gorzej być nie może. A jednak może! No to nieźle go pokancili. A to wredne. O! Kręcący się fotelik. Ja też mam. Ledwie się rusza mój, ale jeszcze żyje. Kompas nie zostawił wyłączonego. To go zaraz wyłączymy. O, proszę. Lol. Nie ma to jak w horrorze poskakać sobie po jakichś przedmiotach komputerowych. Naprawdę, nie. Niektóre rzeczy to już są takie chore. Zaraz. Oh fuck! Ja pierdolsztyn! No kobietę zabić! O, pizdę. Oj, czuję dużo już emocji. Tu kolejny. Ja pierdolę. Co się z tymi cywilami stało? Możecie mi powiedzieć, bo to już naprawdę coś. Naprawdę. A, nie dostanę się po to. Musiałbym jakoś w inny sposób. Dobra, widzę, że się już wczuwam to tak porządnie. O! To ta laska! Yo! Yo, ziomalko! Pomarszczona, głupia ziomalko. Dobra, nie słucham cię, szmatko. Idę swoimi śladami. Takie kurde rzeczy to ty możesz mówić, wiesz gdzie? Kurde, w przedszkolu. Ale nie ze mną takie triki, stara ruda babo. Póki co jeszcze nie poczułem tej adrenaliny, ale jeszcze nadejdzie czas na to. Kurde. Jak to kur... Co? Jaką zasadzkę? Ja pieprzę, no to zaraz będzie szczeranina, no. Tak jak się spodziewałem. No, przecież wiem, że komputera mam nie wyłączać. Gdzie to jest głupie. Dobra. Da się zastanowić, ale zlagowało na chwilę. Co byśmy zrobili? A, mamy teraz spowolnienie. Pilne ostrzeżenie. A to jest to nasze spowolnienie, dobra. Uj, ci do dupy. O kurde. Jest, mamy już broń. Co do mnie strzelasz, idioto? Już padłeś. O kurde. I jak mu łeb odszedł. O, tam serduszko. Chwileczkę, jeszcze tam był jeden kolo, którego zabiję. Za to, że żyje. Patrz, jak mnie szmaciarz zaskoczył. Nie ma. Ze mną nie będzie nikt tutaj taki pogrywał. Rzeczywiście, ta broń jest tak mocna, że aż kości wychodzą. Dobra, idziemy stąd. W końcu jakaś napierdalanka jest. A liczyłem już na to, naprawdę. Uwierzcie, że liczyłem na dużo emocji. Jak i ze strony horroru, jak i ze strony strzelanek. No chodź tu. Come on, lady. O, w sensie jeszcze musiałem strzelić. Aż go nawet podpaliło. Tu jeszcze sprawdzimy, może coś się tu znajdzie. Ale widzę, że gówno jednak tu jest. To chwileczkę. Czym się biega? A, altem się biegało. No, super nawadacie. Szczerze przyznam, ale... O, jak mi przykro. O, a to biedulek. Musiał marnie skończyć. Szczerze, nieźle im idzie. Tylko ze mną nie ma żartów. A jak chcą ze mną naprawdę walczyć... O, 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 słyszałem tam kogoś. Ty. No, już. Leżeć, śmiecie. Matka was nie uczyła dobrych manier?
No to teraz macie dobre maniery. Na glebie z kpiącą krwią. Takie są wasze maniery. No, tam nie wejdziemy. O, tu owszem, jeszcze możemy. Tylko nie wiem, co nam to zbytnio dało. O, pisztola mamy. A to co? Kurde, zdychaj. Dobra. No ledwie, ledwie. Musimy naprawdę uważać. Dobra, idziemy dalej. Co my się tu będziemy wleczeć? Kurde. Co się tam do nich dopieprzacie? Wpadać. O, dobrze. Zadymę żeśmy zrobili odpowiednią. Przynajmniej to jakoś pomogło. Dobra, wychodzimy tutaj. Sprawdzam, czy nie ma tu więcej tych impotentów pieprzonych. Nie ma. Pustka. Tam nie przejdziemy, po barykadach. Zbierzemy sobie ammo. O kurde. Szykuje się kolejna jatka. A, teraz wzywamy windę. Dobrze. A, przyszli. Przyszli. Kurwa. Fuck. Dobra, jest. Dobra, padli. Dawać mi tu amunicję. No na co żeś użył to? Ty to raz jak coś zrobisz nie tak, to naprawdę zrobisz głupotę. Dobra, mamy naszą windę, mamy pancerz. Co kurwa? Co mnie tutaj nawiedzasz? Wredna pindo. Kurwa. Ja pierdol. Gorące mi się robi. A to znaczy, że zaraz coś może się nieciekawego. Kurwa. A jednak winda musiała paść ofiarą. O, w pizdę. No już, otwierać. Kurde. Otwierać, albo je... Ty, jeszcze jeden tutaj. Dobra, padli. Okej. Obrzydliwe. Dobra. Musimy znaleźć teraz windę jadącą na trzecie piętro. To znaczy, że znowu będzie jakaś... Kurde, jak tu nawalają ostro. Tutaj są naprawdę mocni. A, no super, że mi pisze, że mam zdrowie max. Tak, bo mamy pancerzyk oczywiście. Dobra, trochę granatami też porzucamy. Ale... Jest ostro. Powolutku już jest ostro. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Off. Wolera. Dobra, mamy ammo do SMG. No jeszcze mi nic mnie tak porządnie nie straszyło. Więc póki co jest tak sobie. Jakaś karta. Co to za niby ma być za karta? Pewnie bardzo ważna. O kurde. Dobra. Kurde, tam się gwałcą. Pieprzą się. O kurde, to rzeczywiście tam niezła musi być jatka. Dobra, podnieśliśmy sobie. Kurwa! Co się do pindy jasnej dzieje? Jakieś odbłyski mam. Jakby nie wiem. Jakby mi jakieś kurde dziwne rzeczy. Zdychaj za tego szmaciarza.
Teraz ich bierzemy. A, fuck. Kurde, biorą zaskoczenia. Dobra. Strzelba mimo wszystko bierze. Kurde. Pompka mimo wszystko dobra. Niezawodna. O, chyba zagrożenie już. Kurde. Jeszcze nie. Tych ciulów jest na tym świecie, bo chyba ich naprawdę jest w cholerę dużo. Kurde, apteczka by mi się przydała, bo jestem w stanie krytycznego zagrożenia, a nie chcę zgonów. Jak coś, to te zgony powycinam. Spokojnie, to wchodzimy. Jakieś lekarstwo może? Nie. Nic tu nie ma. Kurwa. A, za ślepoty dostanę. Dobra. O, wpytę. Jakieś drzwi mi się otworzyły. Co to kurde ma w ogóle znaczyć? Lol. A, takie buciki. Dobrze. Ciszej tam. Kurde, jakie są przerywki. Słabo ją słychać i to w cholerę. A, teraz przytrzymać. A, chcę to przytrzymać. A, dobra. Okej, dobra. Okej. O, pancerzyk mamy. Gdzieś sobie zbiorę na pewno HP, bo zdrówko mi się przyda. O kurde. Padaj. Kurde, o. Tak też można zginąć, no. Kurde. Wkurzają mnie takie debile. O kurde, jaka tu masakra się musiała zrobić. Zdychaj, pindolu. Nie byłeś w ogóle godny ze mną walczyć. O kurde. To już najlepiej chyba wziąć karabinek. Taka strzelba to już gówno to załatwi. O proszę. A to przynajmniej ich w jakimś stopniu wybije z rytmu. Debil podszedł niepotrzebnie w tą stronę i dostał. Na razie to tylko strzelanie i strzelanie. Ale dobrze. Kurde, który to? Wow. O kurde, stan krytyczny panuje. Panie, panie. Daj mi tu jakąś apteczkę ze zdrowiem. Cokolwiek. Byleby mu się jakoś wykurować. O, mamy znowu pancerz, ale pancerz w sumie daje coś, ale nie za dużo. Dobrze. Jest ammo, jest wszystko. Git, majonez. Kurde. Mnie się w końcu coś dzieje. Kurde, muszę jakąś kartę znaleźć. O,
podniosłem jakieś zdrowie. Gdzieś ktoś musi mieć tu jakąś kartę. Nie bez powodu to tak jest. Ale naprawdę, już jest mrocznie. Jak na pół godziny już, to już jest mrocznie. Gdzieś ktoś musi mieć tu jakąś kartę. Dobra. To nas jakoś, wiecie, wspomogło w jakimś stopniu. Ale szukamy karty, której nie możemy znaleźć w sumie. I tu mamy problem. Czej? Ślady krwi? Nie. Wydawało mi się. Kurde. Ale ostro. Ostro się tu dzieje. Co to? A, interakcja tylko. Myślałem, że karta. Jakąś kartę teraz musimy znaleźć. Jak jej nie znajdziemy, no to lipa. I nie będziemy mieli okazji pójść dalej. Tam nic nie ma. Teraz tu idę. Szukamy, szukamy. Gdziekolwiek, cokolwiek, żeby poprawić misję fabularną. No, no i czemu tego od razu tak nie mogłem zrobić? Jakie gówno. Dobra. Idziemy dalej. Dobrze, mamy teraz max health'a. I tu pewnie idziemy. Dobra. Gdzieś my tu trafili. Jakieś informacje. Pierdoły. Aha. Czyli to było takie dodatkowe. Myślałem, że tutaj trzeba wejść. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. What the fuck? Boże, w dupę. Idziemy, idziemy stąd jak najprędzej, bo czuję, że długo tutaj nie posiedzimy. No, jesteśmy w tym laboratorium. I co w związku z tym? Dobrze, dobrze. No wiem, że mamy pancerz na maksa. What the f... Co my tu robimy? Jaka sterylizacja? Jaka sterylizacja? Co, o co kur... Come on. Aaaa! Jakieś promienie... Co kurwa? O nie! No was tylko brakowało. No super! Też chcę nabadać! Mam prawo do pełnego... Jakie to... Super! Aaaa! Chyba chcą nas teleportować! O, żeż w dupę! Wow! O kurde! No to teraz macie przejebane! Gówniane żołnierskie idioty. Dobra, żyję. A znowu mam jakieś schizy. Schizy, ja pierdolę. Ale wyglądam zajebiście, no, no, super. A, to mam iść. O, super, jeszcze tego brakowało. O, w dupę. Co się dzieje? Co to jest? Kurde, czemu się co chwilę zatrzymujemy? Jakaś siedząca dziewczynka. Cześć! Jak masz na imię? O, wpytę. Good morning, chickpea. Sam jesteś słoneczkiem. Jaki zwiastun? Człowieku, też już masz coś z głową. No puść mnie wolno. Puść mnie wolno. Da, zaraz ja skończę waszą podróż. Nie ma życia dla was. Chyba sobie jaja robicie. Psa. Teraz taka potyczka.
na bliskie dystanse, ale i tak jeszcze żyję i nie padnę tak szybko. To musimy iść tutaj z powrotem. Kurde. Cieńko, cieńko. O kurde. Nie mógł mnie tak kilka razy trafić. Trzeba było tak od razu mówić. Bym go zabił. Skubane. Bindy. Padło, padło. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Kurde, wytrzymałem, skurde, wielki. Zaraz tu coś zrobimy, spokojnie. Tylko początek. Jak tylko będzie dobrze, to wyjdziemy stąd wolni. Jest to w ogóle jakieś przejście? Nie. Kurde, uciekaj, że... O, mamy nasze schody. Dobra, lampkę zapal, która no ledwie działa już, ale zapal jeszcze. Kurde, długi będzie odcinek, nie powiem, że nie. Dobrze, dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego mrocznie nawalającego odcinka z Fear 2 Project Origin. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować i wyrazić swoje wrażenia z tego odcinka. Miłego wieczoru, trzymajcie się, na razie.